Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że jest nas tak wiele osób na dzisiejszym wykładzie i tym bardziej miło mi wznowić po dłuższej przerwie cykl wykładów otwartych zatytułowany Fizyka Warta Poznania, które są organizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W tym niewątpliwie trudnym dla nas czasie niestety nie możemy spotkać się z Państwem i zaprosić Państwa do murów naszego Instytutu. Jednak dzięki wytężonej pracy kolegów, koleżanek oraz wsparcia kolegów z pracowni informatycznej udało nam się przygotować nowy cykl wykładów i przenieść go właściwie całkowicie w tą rzeczywistość wirtualną. Dzięki temu nadal możemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i pasją do odkrywania tego otaczającego nas świata oraz zgłębiania jego tajemnic. Dzisiejszy wykład dedykowany jest pewnej wizji czystej energii, która myślę w ostatnim czasie bardzo mocno wkracza w naszą rzeczywistość. Tym bardziej cieszę się, że dzięki wykorzystaniu siły internetu możemy z Państwem podzielić się tym wykładem. Dzięki internetowi też będziecie mogli Państwo na bieżąco śledzić nowe zapowiedzi wykładów, które będziemy dla Państwa przygotowywać na naszej stronie internetowej Fizyka Warta Poznania. Dlatego zachęcam, aby dość regularnie odwiedzać tą stronę. Również zachęcam do polubienia i śledzenia strony facebookowej Fizyka Warta Poznania, gdzie umieszczamy wszystkie aktualności związane z wykładami, ale również informacje o innych ważnych wydarzeniach naukowych, które się odbywają w naszym kraju i nie tylko, jak i przedstawiamy tam różne ciekawostki z dziedziny nauki. Dlatego już teraz pozwolę sobie Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w właściwie jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu naukowym, które swoim zasięgiem obejmuje całą Europę. A jest to Noc Naukowców, której nasz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk jako jeden z kilkunastu organizacji i uniwersytetów w Polsce jest organizatorem. W zeszłym roku w ten niewątpliwie ciekawy wieczór w naszym Instytucie ściągnęliśmy, czy odwiedziło nas ponad 400 osób, którzy świetnie się bawili i cieszyli z obcowania z nauką, która była przedstawiana przez pracowników naszego Instytutu. Mam nadzieję, że ten wykład będzie dla Państwa również powodem takiej przyjemności i rozbudzania ciekawości otaczającego nas świata. Aby już dłużej nie przeciągać, zapraszam naszego prelegenta, aby wygłosił wykład pod tytułem Czysta energia, ogniwa paliwowe. Pragnę również zauważyć, że zawsze dla wszystkich pracowników naszego Instytutu ważne było, abyśmy nawiązywali bezpośredni kontakt z wszystkimi uczestnikami, którzy brali udział w wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych przez nas Instytut. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do skorzystania z takiej możliwości i poprzez okienko czatu, które znajduje się po lewej stronie Państwa ekranów, zadawania pytań naszemu prelegentowi po wykładzie. Również będzie on dla Państwa dostępny i po wykładzie będzie można z nim porozmawiać czy podyskutować na przedstawione przez niego tematy. A teraz bardzo proszę, Łukaszu, zaczynaj. Dziękuję za wprowadzenie. Mam własny mikrofon. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć Wam o ogniwach paliwowych, nad którymi pracujemy w naszym Instytucie. Udostępnię teraz Wam prezentację, którą... Okej. Dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo miło nas powitać Was w Instytucie Fizyki Molekularnej na cyklu spotkań Fizyki Wartej Poznania. Chciałbym tak naprawdę opowiedzieć nam, jak energia zmieniała oblicze ludzkości. Zacznę od najbardziej prymitywnych źródeł energii, czyli od ludzkich mięśni. I prowadziliśmy wówczas dosyć koczowniczy tryb życia. Nasza dieta była związana ze zbieractwem i dosyć różnie to wypadało. Więc pierwszym odkryciem
które zmieniło losy ludzkości, było opanowanie ognia. I ta rewolucja całkowicie odmieniła realia nasze, bo nie tylko broniliśmy swojego terytorium bogatego w pożywienie, ale to, co było największą zmianą, zaczęliśmy polować też na inne zwierzęta. Dzięki temu nasza dieta stała się znacznie, znacznie bogatsza i nadwyżka energii spowodowała, że ludzie zaczęli się specjalizować i wytworzyli pewne nowe narzędzia. Ktoś polował, ktoś inny oprawiał zwierzęta, ktoś inny pilnował domostwa, ktoś inny jeszcze zajmował się rozwojem poszczególnych dziedzin. Więc opanowanie ognia i ta nadwyżka, jaką mieliśmy dzięki nowym pożywieniom energii, spowodowała, że nasz świat się zmienił. A co może być lepsze niż mięśnie? Jeszcze więcej mięśni. I właśnie wykorzystanie zwierząt, które wkroczyło w nasz świat, odmieniło naszą cywilizację. Nasze prymitywne chaty stały się już prawdziwymi domostwami. Rolnictwo i hodowla zwierząt dostarczyły nam nowych narzędzi rozwoju. Więc wykorzystanie potencjału w sile zwierząt to był kolejny krok cywilizacyjny i który pozwoli nam wejść na nowy poziom. Taką kolejną rewolucją, która przyszła w naszych dziejach, było opanowanie wiatru. Nasze chaty zmieniły się tak naprawdę w królestwa. Królestwa zmieniły się w imperia, a dzięki sile wiatru udało nam się poszerzyć swój horyzont. I to nie było tylko przywiezienie przypraw z innych rejonów świata. To było wytworzenie zupełnie nowej dyplomacji. To było spotkanie z kulturą, która wyrosła zupełnie w innych okolicznościach. To było dostarczenie nowych technologii. To było nowy sposób myślenia tak naprawdę, gdzie ten pierwszy krok ku globalizacji. Kolejną rewolucją było odkrycie węgla. I to jest tak naprawdę moment, w którym teraz jesteśmy. Bo doba przestała mieć już 24 godziny, a zaczęła mieć 3 razy po 8 godzin. I tak naprawdę ta rewolucja odmienia całą naszą planetę. To już nie było jedno imperium w jednym miejscu, tylko to była zmiana w całym świecie. Więc przyjrzyjmy się, jak działają teraz elektrownie dzisiaj. Jeżeli mamy czajniczek i podgrzejemy tam wodę, to wydostaje się para, która może napędzić nam turbiny. I w ten sposób uzyskujemy energię elektryczną. I nie ma dużego znaczenia, czy to będzie do podgrzania tej wody, użyjemy węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego czy energii jądrowej. Tak naprawdę wszystkie elektrownie działają dokładnie na ten sam sposób. Czyli podgrzewamy wodę, która jest naszym nośnikiem, i poprzez turbiny wytwarzamy prąd elektryczny. Więc przejście od węgla do energii jądrowej było usprawnieniem systemu, a nie jakąś zmianą. I oczywiście jedna technologia od drugiej się troszkę różni, tak samo jak Fiat 126P różni się od bolidu Formuły 1, bo w jednym przypadku udało się inżynierom jednak zrobić kierunkowskazy, radio czy miejsce dla 5 osób, w drugim okazało się to zbyt trudne. Ale tak naprawdę to jest obraz świata, w którym teraz jesteśmy. Czyli wszystkie te elektrownie działają w taki sam sposób. Więc teraz jest proste pytanie, gdzie my możemy zrobić kolejny krok, jeżeli całą tą energię mamy już wykorzystaną. I musimy patrzeć w gwiazdy, bo tutaj jest pierwsza rewolucja. A jak mówię, że musimy patrzeć w gwiazdy, to tak naprawdę musimy patrzeć na wodór, bo to jest energia, którą jeszcze możemy wykorzystać. Wodór, łączenie wodoru, dwóch cząsteczek wodoru w atom helu, to jest podstawowa reakcja chemiczna, która zachodzi w każdej gwieździe. I ta synteza jądrowa, ona przyniesie rewolucję, ale jeszcze chwilę musimy zaczekać. Natomiast wodór możemy też wykorzystać w zupełnie inny sposób i to już ludzkość zrobiła. Bo wodór, to przyjrzyjmy się dokładnie, co to jest wodór.
Wodór to jest proton i krążący wokół niego elektron. I łączenie wodoru z tlenem to jest reakcja, która napędza silniki rakiet kosmicznych. Tylko trudno sobie tą technologię wyobrazić w domu. Bo co wówczas zobaczymy? Będziemy mieli turboblender, rakietowy czajnik elektryczny. No aż tyle my energii nie potrzebujemy. Natomiast opanowanie tej energii jest możliwe za pomocą ogniwa paliwowego, o którym chciałbym dzisiaj Państwu, o którym chciałbym teraz troszeczkę dokładnie opowiedzieć, bo właśnie tym zjawiskiem się zajmujemy. Z jednej strony mamy wodór, który dostarczamy do naszego ogniwa paliwowego. Sercem ogniwa jest przewodnik protonowy, który przepuszcza tylko i wyłącznie protony, wobec czego elektrony muszą iść inną drogą. I z drugiej strony takiego ogniwa paliwowego dostarczamy tlen. Taki zwyczajny tlen z powietrza, którym oddychamy. I w łączeniu wodoru z tlenem powstaje woda, H2O. Ale skoro już elektrony biegną, to na ich drodze możemy postawić jakikolwiek odbiornik. Czy to będzie Game Boy, silnik elektryczny, czy nasz turboblender, to nie ma dużego znaczenia, bo w zależności od wielkości ogniwa paliwowego możemy zasilić od wielkości urządzenia, od wielkości, nie wiem, telefonu do całego domu. Czyli tak naprawdę mamy czystą energię, małą elektrownię w każdym miejscu, gdzie tylko chcemy. Więc przyjrzyjmy się, co potrzeba. Wodór, ale produkcję wodoru już mamy opanowaną. Tlen to jest zwyczajny tlen, którym oddychamy. Potrzebujemy jakiś przewodnik elektronowy, czyli zwykły kawałek drutu, albo odbiornik elektryczny i w to miejsce możemy wsadzić cokolwiek, niech to będzie nasz Game Boy. Ale największym problemem jest tworzenie przewodnika protonowego. Ten element musi przewodzić tylko protony i nic poza tym. I nad tym elementem pracujemy w naszym instytucie. Przyjrzyjmy zatem się, jak to działa. Przede wszystkim badamy za pomocą promieniowania rentgenowskiego, żeby dowiedzieć się, jaką strukturę mają materiały, jak zbudowane i rozmieszczone są atomy, wiązania między nimi. Używamy spektroskopii impedancyjnej, czyli badamy właściwości elektryczne takiego materiału. Jeżeli przepuścimy prąd z małą częstotliwością, to proton ma dużo czasu, żeby przedostać się z jednego miejsca na drugie. Jeżeli puszczamy to szybko, często zmieniamy pole elektryczne, to proton raz w prawo, raz w lewo biegnie, pozostając mniej więcej cały czas w tym samym miejscu, więc wiemy, gdzie napotykamy problemy z transportem protonu. Używamy też dużych ciśnień, żeby zagęścić całą strukturę, zobaczyć, które elementy są bardziej wrażliwe. Używamy niskich temperatur, żeby całą dynamikę spowolnić. Wtedy wiemy, wtedy możemy dokładnie się przyjrzeć, jakie reakcje w naszym materiale zachodzą, ale też używamy wysokich temperatur, żeby wiedzieć, kiedy nasz przewodnik ulegnie zniszczeniu. Używamy też podstawienia izotopowego deuterem, to znaczy do naszego protonu dołączamy neutron, który jest neutralny elektrycznie, ale dzięki temu nasza cząsteczka już teraz deuteru jest dwa razy większa, dwa razy cięższa i co to najważniejsze, my dokładnie wiemy, w które miejsce podstawiamy ten deuter. Wiemy co, gdzie i jak zmieniamy. I robimy kombinację wszystkich tych technik, dokładamy kolejne techniki eksperymentalne, a wszystko po to, żeby zaplanować i zaprojektować nowy, bardziej wydajny przewodnik protonowy. I tych przewodników protonowych już troszeczkę powstało i rodzajów ogniw paliwowych już troszkę jest. My pracujemy w naszym instytucie nad membranami polimerowymi, które są najczęściej występujące i najczęściej używane obecnie w technice. Więc przyjrzyjmy się nieco dokładniej, jak nasze membrany działają. Głównym szkieletem i głównymi materiałami obecnie stosowanymi jest nafion, flemion czy AC-plex. Z
Składają się one z głównego łańcucha polimerowego, podobnego do teflonu, oraz do takich łańcuchów bocznych, mocno kwasowych. I teraz na elektrodzie nasz wodór rozbijany jest na proton i elektron. Proton dołączany jest do cząsteczki wody. Powstaje jon H3O i jon ten odpychany jest od naszej membrany, podróżując przez cały przewodnik protonowy. I ta technologia działa i jest naprawdę fajna technologia, dopóki jest woda. Czyli do 100 stopni Celsjusza, a tak naprawdę do tych 80-85 stopni Celsjusza. Problem jest taki, że w tych temperaturach dwutlenek węgla, który występuje w atmosferze, jest bardzo mocno reaktywny i niszczy naszą elektrodę. A że to są zazwyczaj elektrody platynowe, więc nie dosyć, że to jest drogie, no to jednak czas życia jest bardzo, bardzo krótki przez to. Sam nafion też nie jest ani tani, ani przyjazny środowisku i dlatego postanowiliśmy tak naprawdę wymyślić całą membranę od nowa. I nasz pomysł polega na tym, że zastąpiliśmy nafion, ten główny polimer, celulozą, czyli naturalnie występującym polimerem, który jest albo produkowany z pulpy drzewnej, albo jest pochodzenia bakteryjnego. W miejscach, gdzie mieliśmy wcześniej łańcuchy boczne, kwasowe, daliśmy molekuły heterocykliczne, które mają możliwość obrotu. Dzięki temu wykorzystujemy zupełnie inny mechanizm przewodzenia, gdzie nie potrzebujemy wody. Zobaczmy, jak to działa. Z jednej strony proton dołączany jest do molekuły, która może się obrócić, dalej odłączany jest, przeskakuje do kolejnej i do kolejnej. Dzięki temu mamy zupełnie nowy mechanizm, który pozwoli na transport protonu wzdłuż naszego łańcucha bez udziału wody. I membrany, które my stworzyliśmy na bazie właśnie celulozy, mogą pracować do 150 stopni Celsjusza, więc to jest zakres, w którym ten dwutlenek węgla nie będzie nam niszczył już elektrod. I mamy membrany, które spełniają wszystkie kryteria, jeżeli chodzi pod kątem przewodności. No niestety czas życia tych membran jest troszeczkę za krótki. Mamy też membrany, które potrafią bardzo długo pracować, ale mają słabe właściwości przewodności. Więc istnieje dowód, mamy wprost dowód, że nasze membrany mają szansę zaistnieć i że mogą one pracować. Natomiast potrzebujemy jeszcze chwilę czasu, żeby dopracować całą syntezę. Ale idea ogniwa paliwowego, które jest biodegradowalne, które mamy produkcję energii elektrycznej bezpośrednio z wodoru, wydaje mi się, że warta jest tej pracy. I uważam, tak jak poprzednie nośniki energii odmieniły ludzkość, tak nadchodząca rewolucja wodorowa zupełnie nowy poziom ludzkości ludzkość zaprowadzi. Bo to nie jest usprawnienie systemu, to jest zupełnie nowy sposób wytwarzania energii z dostępnie występującego wodoru, który jest najczęściej występującym pierwiastkiem na świecie. Warto tutaj też wspomnieć, że w naszych badaniach wspiera nas Narodowe Centrum Nauki. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego i zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję Państwu. W tym miejscu chciałbym jeszcze Państwa zaprosić na wykład, który odbędzie się już za miesiąc. Doktor inżynier Paweł Ławniczak będzie miał przyjemność wygłosić wykład na temat odkryć, za które została przyznana Nagroda Nobla.
Wykład jest zapowiedziany na przyszły miesiąc, na 6 listopada. Także odbędzie się on w Instytucie, ale tak naprawdę będzie dostępny online. Drugą inicjatywą, w którą też Instytut jest związany, jest właśnie Noc Naukowców. Noc Naukowców, na którą serdecznie zapraszamy, będzie 27 listopada i to będzie impreza, gdzie kilka jednostek, gdzie tam wiele jednostek naukowych jest związana i nasz Instytut także aktywnie bierze w niej udział i bardzo, bardzo zapraszam do śledzenia naszej strony. No i na Noc Naukowców, czy na kolejną edycję Fizyki Wartej Poznania. Okej. Mamy pytanie, w jaki sposób wytwarzana jest membrana z celulozy? Jak bardzo kosztowny jest proces i o ile krótszy jest czas pracy takiej membrany od nafionu? Dobrze. Na razie. Ponieważ jesteśmy instytutem, który po raz pierwszy wytwarza takie membrany, więc nie mamy opanowanej żadnej technologii taśmowej, przemysłowej, więc koszty wytworzenia takich membran są na razie nie są akceptowalne z punktu widzenia wprowadzenia ich na rynek. Więc tu o kosztach na razie nie chcemy mówić. No bo to są badania tak naprawdę wstępne, podstawowe i dopiero jak opanujemy już całą metodę wytwarzania takich membran, no to wtedy będzie kolejny krok, żeby ją zaimplementować do produkcji. I o ile krótszy jest czas pracy takiej membrany od nafionu? No i tu też nie potrafię powiedzieć jasno, ponieważ mamy membrany, które przewodzą bardzo dobrze, które spełniają kryteria o rząd wielkości lepsze niż te są, niż minimalne wymagania, ale żyją one 15 minut. Mamy membrany, które mają gorsze właściwości elektryczne, nadal spełniającą wymagania stawiane przez Departament Energii ze Stanów Zjednoczonych, bo tym się kierujemy. I one wytrzymują do 50 tysięcy godzin. Natomiast no, jest to kosztem związane z kosztem z pogorszeniem właściwości elektrycznych. Więc jeszcze nie mamy takiego optimum, które nadaje się do zastosowania. Więc ten czas pracy różni się od 15 minut do 50 tysięcy godzin. Minimalny czas, jaki jest wymagany życia takiego ogniwa, to jest 5 tysięcy roboczogodzin. Więc zdecydowanie jest możliwe tworzenie takiej membrany, natomiast na chwilę obecną jeszcze chwilę musimy poczekać. Czy membrany mogą być produkowane z odpadów, materiałów z recyklingu? Czystość materiałów. Inaczej, my pracujemy znowu z najbardziej czystymi materiałami dostępnymi na rynku. To proces optymalizacji wymaga, bo my musimy dokładnie wiedzieć, który element naszego materiału jak pracuje, w którym momencie nasza membrana może przewodzić, które elementy, w którym miejsce my naszą molekułę heterocykliczną dołączamy. Dlatego pracujemy na ultraczystych materiałach. W momencie, jeżeli już będziemy mieli to opanowane, wówczas jak najbardziej materiały z recyklingu będą mogły być użyte. Natomiast to jest jeszcze chwila, na to potrzebujemy. Ponieważ to są badania, więc my staramy się wykluczyć jak najwięcej tych czynników, które mogą zakłócić nam proces transportu. Więc bazujemy na ultraczystych materiałach. Czy samochody napędzane ogniwami paliwowymi pracującymi na wodorze są obecne w Polsce? Tu z przykrością muszę powiedzieć, że jeszcze nie są. Z tego co mi wiadomo, w Polsce mamy jeden samochód elektryczny napędzany ogniwami paliwowymi. Natomiast w przyszłym roku
Orlen buduje już pierwszą stację właśnie w Poznaniu. Stację wodorową, gdzie będzie można zasilać samochody napędzane ogniwami paliwowymi. Jeżeli popatrzymy na cały świat, to są już autobusy, które jeżdżą na wodór, jak najbardziej, i one są coraz powszechniejsze w Europie. Na razie to są dziesiątki sztuk, natomiast plan jest już na tysiące. Są pierwsze składy pociągów, które jeżdżą na wodór i jak najbardziej ta technologia wkracza do Europy i przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, gdzie ta technologia jest troszeczkę bardziej wdrożona do gospodarki. Tak czy inaczej w Polsce jeszcze nie mamy, ale nasz Solaris poznański jak najbardziej produkuje autobusy napędzone ogniwami paliwowymi na wodór. Więc to jest najbliższa przyszłość, gdzie te samochody się pojawią. Dobrze, tu mamy kolejne pytanie. Okej, metoda ta jest wspaniała, o ile mamy dostęp do taniego i ekologicznego źródła wodoru. W jaki sposób można wytworzyć tanio i ekologiczny wodór niezwiązany chemicznie z innymi pierwiastkami? Okej, to teraz pytanie jest dosyć złożone. Na chwilę obecną faktycznie wodór, który uzyskujemy, jest szarym wodorem. Polska mniej więcej 19% wodoru na rynek europejski dostarcza. I szary wodór to jest wodór, który uzyskiwany jest z oczyszczenia paliw kopalnych. Tu zazwyczaj jest to proces pyrolizy metanu, więc nie jest to jeszcze optymalne źródło energii. Zielony wodór można uzyskać przede wszystkim z elektrolizy, która jest napędzana odnawialnymi źródłami energii. To działa mniej więcej tak, że robimy farmę wiatrową nad morzem. W momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na prąd elektryczny, no to oczywiście jest to zasilane bezpośrednio z farmy wiatrowej. Natomiast w nocy, kiedy zapotrzebowanie na prąd elektryczny jest niższe, to nadmiar energii jest przeznaczany na produkcję wodoru, na rozbicie wody na proton i elektron. Rozbicie wody na tlen i na wodór, dzięki czemu ten wodór możemy bezpośrednio zmagazynować. Bo magazynowanie energii jest bardzo trudnym zagadnieniem i chociażby superkondensatory, które obecnie mamy, no mogą magazynować energię po kilka godzin, dajmy na to do 12 godzin. Natomiast energię przechowywać w wodorze możemy po prostu praktycznie w nieskończoność. Więc przyszłość będzie jednak wytwarzanie tego zielonego wodoru. I najczystszy wodór, jaki możemy uzyskać, to jest jednak wodór bezpośrednio z elektrolizy. O, tu jest jeszcze jedno pytanie o zielony wodór. No ten zielony wodór będziemy raczej otrzymywać z elektrolizy, używając do tego odnawialnych źródeł energii. Natomiast faktycznie wodór też można wyprodukować z glony bezplenowe bodajże także produkują wodór, więc takie plantacje już powstały, no i będą prawdopodobnie rozwijane. Czy można gdzieś znaleźć dokumentację badań, które przeprowadzacie w IFM? Czy można odwiedzić wasz instytut w celu poznania tej technologii bliżej i lepiej? Tak, przede wszystkim całą dokumentację, którą no wszystkie badania, które robimy, my publikujemy, one są dostępne w bazach naukowych, więc jak najbardziej one są dostępne. Tak naprawdę nie każdy ma do tego dostęp, więc jeżeli one będą gdzieś za paywallem, to jak najbardziej proszę zwrócić się do nas, to bardzo chętnie dostarczymy wyników badań, które
które produkujemy. I czy można odwiedzić nasz instytut? Jak najbardziej. My chcemy się dzielić tą informacją, chcemy pokazywać jak najszerszej publiczności potencjał, jaki drzemie w naszym instytucie i w badaniach, jakie prowadzimy. Więc jak najbardziej zapraszamy. No, w chwili obecnej raczej większych grup nie przyjmujemy w instytucie, ale proszę indywidualnie się do nas zgłaszać. Jak najbardziej ta technologia będzie przedstawiona troszkę bliżej. Czy wykład będzie dostępny na YouTubie? Będzie. Ten wykład był nagrywany i jak najbardziej będzie on dostępny ogólnie, bo zależy nam, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, bo to, co robimy, jest naprawdę ciekawe i przyszłościowe. To na razie tyle pytań, więc czekam na kolejne. Jeżeli Państwo macie, to bardzo, bardzo chętnie odpowiem. No to w międzyczasie mniej więcej powiem, jak wygląda obecnie sytuacja z ogniwami paliwowymi. Boeing wprowadza 3 samoloty w roku 2035 bodajże. Ma już koncepcję 3 samolotów pracujących na ogniwach paliwowych, które będą zeroemisyjne. W Europie są dwie linie kolejowe obsługiwane bezpośrednio pociągami zasilanymi ogniwami paliwowymi. Czy magazynowanie wodoru w postaci gazowej jest niebezpieczne? Powiedzmy sobie, że czas, kiedy cepeliny latały, już minęły. Ludzkość od tego czasu nauczyła się troszeczkę i potrafimy zapanować. Więc tak, jest to niebezpieczne, ale mamy takie technologie i mamy na tyle tą opanowaną wiedzę na temat wodoru, w jakich stężeniach należy przechowywać, pod jakim ciśnieniem trzeba i w temperaturach, że technologia, która będzie dostępna już na rynku, będzie całkowicie bezpieczna. Więc oczywiście samo w sobie wodór jest wysoce reaktywny i reakcja łączenia z tlenem jest wybuchowa. Natomiast mamy opanowane już na tyle, że spokojnie można się z tym wodorem obchodzić, że że magazynowanie wodoru nie stanowi dla nas problemu teraz technologicznego już. Tutaj warto jedną rzecz podkreślić, że wodór sam w sobie to jest najlżejszy pierwiastek. On jest bardzo lotny, więc w momencie jak rozszczelni nam się butla i dojdzie do jakiegoś zapłonu, no to będziemy mieli słup ognia na, dajmy na to, 2 metry. I to będzie tyle. Będziemy mieli bardzo wysoki słup ognia. Natomiast w momencie, jeżeli nam się rozszczelni zbiornik z benzyną, taką tradycyjną, a benzyna sama w sobie jest ciężka i opary jej są ciężkie, no to ona nam się rozpłynie po całej powierzchni. No i wtedy jak dojdzie do zapłonu, no to mamy po prostu wybuch. Więc to nie będzie bardziej niebezpieczne niż przechowywanie obecnie używanej chociażby benzyny. Czy wodór ma być tylko przekaźnikiem, a nie źródłem energii? Przekaźnikiem pomiędzy farmą wiatrową a naszymi smartfonami. Jak wygląda kwestia sprawności takich systemów? Okej. To, co my chcemy uzyskać, ten dodatni bilans energetyczny, to jest reakcja łączenia wodoru z tlenem. Bo ta reakcja i tak musi zajść. Prąd elektryczny, który my uzyskujemy, nie jest tak naprawdę prądem uzyskanym bezpośrednio z podgrzania, z tej reakcji, która gdzieś tam wydziela ciepło, tylko z elektronu, który biegnie naokoło naszego przewodnika protonowego. Sprawność tego układu będzie na pewno wyższa niż obecnie to, co możemy uzyskać z podgrzania ropy naftowej czy reakcji spalania ropy naftowej. Jak całościowo to będzie sprawne, tego nie potrafię jeszcze opowiedzieć.
Natomiast ta nadwyżka energetyczna to będzie po prostu łączenie wodoru z tlenem. To będzie ta reakcja, która umożliwia nam, żeby całe ogniwo paliwowe pracowało. Dobrze, jeżeli mają Państwo jeszcze pytania, to jak najbardziej proszę zadawać. Jeszcze tutaj jestem. Dobrze, to może jeszcze opowiem w chwili obecnej, jeżeli mam chwilę czasu, jak wygląda w ogóle polityka Unii Europejskiej. Okej, to może za chwilę, bo tu mamy jeszcze jedno pytanie. Okej, to panie Filipie, to proszę się albo skontaktować ze mną bezpośrednio, albo przez wykłady @ifmpoznań.pl. Proszę do nas napisać, to jak najbardziej pokierujemy. Przekażemy komu trzeba i jak najbardziej umożliwimy taką obsługę. Okej, obecnie są bardziej popularne samochody na baterie. Kiedy popularne staną się samochody na wodór? To tu jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć, że samochody, które będą na wodór, ciągle będą samochodami elektrycznymi, bo to będzie to samo. Obecnie mamy faktycznie z baterii, za chwilę przejdziemy na wodór, natomiast sam silnik będzie elektryczny. I teraz, kiedy będzie to popularne? No, najbliższe 5 lat. Tylko kwestia jest taka, że koncerny samochodowe zainwestowały dosyć duże pieniądze w rozwój baterii, w rozwój samochodów elektrycznych i te inwestycje muszą się zwrócić. Równie tego samego rzędu potrzebne są nakłady nad rozwojem technologii wodorowej. Więc to jeszcze troszeczkę potrwa. Potrzebujemy też stacji ładowania wodoru. W Europie jest koło 100. W Stanach Zjednoczonych nie pamiętam, ale to też jest w okolicach bliżej 100 niż 1000. Więc potrzebujemy jeszcze rozwinąć całą infrastrukturę. A to znaczy, że potrzebujemy do tego stworzyć całą sieć, bo musimy wytwarzać też wodór. Najlepiej na miejscu, bo jeżeli nie wytwarzamy na miejscu, to znowu go transportujemy, to w kontekście zeroemisyjności jest znowu trudne. Ale tak naprawdę myślę, że pierwsze koncepcyjne samochody to jest kwestia 2-3 lat. Na pewno w 2023 ma być Grand Prix samochodów napędzanych wodorowo. I to jest tak, 2023 rok planowane, więc te samochody koncepcyjne będą. Kiedy pojawią się u nas na ulicach? Pierwsze samochody już gdzieś są, natomiast myślę, że to jest 5-7 lat, a one będą powszechnie dostępne już. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy ogólnie w rozwiniętych częściach świata. Natomiast do tego faktycznie potrzebujemy jeszcze rozwinąć całą infrastrukturę i chociażby właśnie polityka Unii Europejskiej do roku 2030 przewiduje znaczne nakłady na rozwój technologii zeroemisyjnej. Okej, w Kalifornii 8,5 tysiąca samochodów osobowych jeździ. Okej, czyli Kalifornia 8,5 tysiąca, 40 stacji paliwowych. No panie Filipie, widzę, że pan naprawdę jest ładnie zorientowany. No ja tych liczb przyznam, że nie znałem tak dokładnie, ale to już samo sobie pokazuje, że to jest najbliższa przyszłość, że to nie jest kolejne 100 lat, że to jest kolejne parę lat, maksymalnie paręnaście. Słyszałem, że nie na każdej stacji uda się zatankować samochód, bo wodoru może brakować.
Chyba Japończycy wypuścili teraz stacje, elektrolizery napędzane fotowoltaiką, które są w stanie w ciągu doby zatankować 14 samochodów. Więc no to działa na takiej zasadzie, że stawiamy skrzyneczkę, która jest zasilana fotowoltaiką, rozbijamy wodę na wodór i tlen. Wodór może być bezpośrednio tankowany z samochody. Więc te elektrolizery japońskie bodajże 14 samochodów na dobę. Więc jak najbardziej to za chwilę wkroczy do naszego świata. No problem jest taki, że faktycznie na dzień dzisiejszy ten wodór no nie jest tym zielonym wodorem, jest raczej odzyskiem z paliw kopalnych. To też musi się zmienić. Są starania, żeby w tą stronę iść. Więc to jest najbardziej najbliższa przyszłość. Okej, widzę, że teraz już jest pytanie do pana Filipa, jak najbardziej. Panie Filipie, niestety aż takich wiadomości to ja technicznych no, nie bardzo znam. No, w naszym instytucie my zajmujemy się tak naprawdę samą membraną. Samą membraną i staramy się ten element rozwinąć. Ta technologia wodorowa jest o tyle ciekawa, że ja jak najbardziej chętnie czytam i interesuję się tym tematem. Natomiast jeżeli chodzi o te dane techniczne, typu ile pompa, która musi ten wodór sprężać, energii zabiera, no, na te pytania niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zdecydowanie nad tym, czym ja się zajmuję, no to jest przewodnik protonowy, to jest ta membrana. Więc tą stronę. No dobrze, jeżeli macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania, to jak najbardziej proszę zadawać albo teraz, albo jeszcze poprzez Facebooka, czy na YouTubie pojawia się nagranie, to jak najbardziej będziemy śledzić i starać się odpowiadać jak najbardziej. Zgodnie z naszą wiedzą, proszę też kierować do mnie. lindner@ifm.poznań.pl, więc to też bezpośrednio można do mnie zadawać pytania. No i myślę, że jeszcze raz Państwu podziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne wykłady, zapraszam na Noc Naukowców. Jeszcze raz dziękuję. No i do zobaczenia za miesiąc.